Zacznijmy tak. Nie mamy wielu różnych problemów. Mamy jeden problem. Jest to problem związany z pewnym metatronicznym zaburzeniem, które jest w nas wbudowane. Jest wbudowane w nasze postrzeganie rzeczywistości. Tym problemem jest nasza iluzja oddzielności. Gdyby nie ta iluzja, w gruncie rzeczy, to no łatwo sobie wyobrazić, że świat naprawdę wyglądałby zupełnie inaczej. Gdyby każdy z nas rodził się z głębokim przeświadczeniem i z głębokim doświadczeniem tego, o czym mówi nam duchowość całego świata i jaki stan próbuje nam ta duchowość przywrócić, z doświadczeniem, że jesteśmy jednym, jakże inaczej by wszystko wyglądało. Zanim zrobiłbyś krzywdę ziemi, zanim zrobiłbyś krzywdę swojemu bratu, zanim przedsięwziąłbyś jakiekolwiek działanie mające na celu skrzywdzenie kogokolwiek, musiałbyś poradzić sobie z pewną myślą czy z pewną konotacją, że ten ktokolwiek, że ten ktoś, że to coś, to też jesteś ty. My to dzisiaj trochę rozumiemy, ale rozumienie to jest za mało. Natomiast doświadczenie takiego stanu rzeczy bywa czymś absolutnie, totalnie przemieniającym nasze życie. Przeczytam wam dzisiaj fragmenty książki niesamowitej, moim zdaniem, Tao Fizyki Fritjofa Kapra. To jest książka, która traktuje o współczesnej fizyce, ale szuka różnego rodzaju połączeń i koherencji pomiędzy tym, o czym mówią mistycy, gnostycy, mnisi, wszyscy ci, którzy wyruszyli jakby w stronę badania tego czegoś w nas, co my nazwaliśmy czymś takim intuicyjnym, a niekiedy nawet w ogóle uznaliśmy, że tego nie ma. Czegoś, co w świetle ostatniego filmu moglibyśmy sobie nazwać tą drugą matrycą kryształową, tym drugim sposobem postrzegania rzeczywistości. Moment przesiądnięcia się na tamtą matrycę, takiego zupełnego, nazywany jest czasem oświeceniem, nazywany jest czasem zbawieniem, nazywany jest czasem przebudzeniem, obudzeniem się, ale najczęściej nazywany jest umiejętnością zobaczenia rzeczy takimi, jakimi są. Czyli wiąże się z wyjściem poza pewną iluzję. Na czym ta iluzja polega? No, w moim przekonaniu polega ona właśnie na tym, że jest to iluzja pewnej oddzielności. Kiedy przyglądamy się światu form, widzimy ich różnorodność, widzimy ich piękno, ich zmienność i dynamikę, może nam się wydawać i czasem nam się tak wydaje, że my i ten świat form jesteśmy od siebie oddzieleni. Obserwator od obiektu obserwowanego,
że my jesteśmy oddzieleni od Boga, na przykład, też takie koncepcje jeszcze gdzieś tam się pojawiają. Jest to bardzo niebezpieczna iluzja oddzielenia, w której oddzielamy Boga jako jakiegoś stwórcę, kogoś tam, jakiegoś pana, który gdzieś tam siedzi, i stworzenie, które zasadniczo mu się trochę nie udało, więc robi teraz to wszystko, żeby to naprawić. A my musimy się wkupiać w jego łaski, co niemożliwe jest bez jakiegoś pośrednika pośrodku, którym najczęściej bywa religia. Takie koncepcje bardzo potrzebne są religiom, zwłaszcza zachodnim religiom, które w gruncie rzeczy oparte są o kult. A kult, occultus, łacińskie słowo ukryty, a kult zawsze wiąże się z tym, że ukrywamy część wiedzy. Dajemy ludziom pewną pożywkę i tworzymy pewien przedmiot kultu. Tym przedmiotem kultu może być jakiś Bóg, jakieś bóstwo, jakieś coś wybudowane w imieniu bóstwa. Jakie by to by nie było, jest to daremne. Różnego rodzaju drogi mistyczne i duchowe od tysięcy lat próbowały nam coś na ten temat ważnego powiedzieć. Powiedzieć, że istnieje pewien błąd w postrzeganiu rzeczywistości, i ten błąd może być bardzo... on jest po prostu fatalny w skutkach, bo my, nie rozumiejąc do końca tego, czy nie odczuwając, tak, bo rozumieć to my możemy rozumieć, ale nie odczuwając tego, że jesteśmy jednym, tworzymy sobie taki obraz życia i obraz siebie, który jest pełen bólu, pełen nieszczęścia, bo tworzymy obraz siebie jako kogoś odizolowanego od wszystkiego, odrzuconego, zapomnianego, skazanego tylko i wyłącznie na własne siły. Kogoś, kogo kompetencje kończą się tylko i wyłącznie po stronie rozpoznania czy wchodzenia w interakcję z tym światem form, który to świat jest najczęściej taki nieprzychylny nam, nieżyczliwy, trudny, bolesny i tak dalej. Albo musimy bardzo po prostu cwaniakować, żeby z tym światem wygrać, bo my wchodzimy z nim w jakąś rywalizację, w jakieś udowadnianie. Łatwo sobie wyobrazić, naprawdę łatwo sobie wyobrazić, co by się, jakby mógł świat wyglądać, gdyby pamięć o tym, czyli pamięć o źródle, pamięć o tym, kim jesteśmy, że działa w nas absolutnie dokładnie ten sam duch i jesteśmy zbudowani dokładnie z tego samego, co mrówki, gwiazdy, inni ludzie, bez względu na to, jak żyją, bez względu na to, co myślą, ale główną tkanką każdego z nas i czymś, z czego jesteśmy zbudowani, i czymś, co jest naszym dziedzictwem, co jest naszym przeznaczeniem, co jest naszą matką i ojcem, jest jakaś siła, która kryje się za tymi formami i która te formy buduje i która te formy powołuje do życia i w tym samym momencie jakby tworzy niezliczone sieci relacji i powiązań pomiędzy tymi formami.
Dlatego mówię czasem, że ta matryca metatroniczna jest pułapką, bo to jest taka matryca rozdzielająca, to jest taka matryca kawałkująca na poziomie form, na coraz mniejsze fragmenty, więc my sami czujemy się porozdzielani i porozbijani na coraz mniejsze fragmenty. Odczuwamy tę rzeczywistość nie jako pewną koherentną, spójną całość, której my jesteśmy elementem, tylko odczuwamy jako jakiś oddzielny od nas świat, z którym musimy walczyć, z którym który musimy przemóc, przewalczyć, no i tak dalej. Walczyć to jeszcze okej, no ale czasem nam się wydaje, że musi ten świat nas jakoś uznać, przytulić, co się stanie po spełnieniu przez nas szeregu różnych warunków. Tao fizyki. Sam Heisenberg, czyli współojciec fizyki kwantowej, napisał: wielki wkład do fizyki współczesnej świadczy o istnieniu pewnych związków pomiędzy tradycyjnymi koncepcjami filozoficznymi Dalekiego Wschodu, a filozoficzną treścią mechaniki kwantowej. Bohr. By znaleźć sytuację podobną do tej, jaka wytworzyła się w fizyce atomowej, musimy odnieść się do pewnych problemów teoriopoznawczych, z którymi spotykali się już tacy myśliciele jak Budda czy Lao Tzu, kiedy próbowali zharmonizować naszą pozycję widzów i aktorów w wielkim dramacie istnienia. Oppenheimer. Ogólne koncepcje na temat rozumowania człowieka, zilustrowane odkryciami w ramach fizyki atomowej, nie są całkowicie nieznane, nieprawdopodobne czy nowe w naturze rzeczy. Nawet w naszej kulturze mają one historię, a w myśli buddyjskiej czy hinduskiej, hinduskie zajmują ważne, centralne miejsce. To, co napotykamy, zbliżając się do odkryć fizyki kwantowej, to egzemplifikacja, zachęta i odkurzenie starej mądrości. Czyli sięgnięcie do prawdy, prawdy, prawiedzy. Sięgnięcie do czegoś, co starożytni próbowali nam przekazać, zapisując to językiem metafor, językiem obrazów. Oczywiście, że potem na gruncie tego powstawały różne religie, różne systemy kontroli. To nas nie interesuje. Interesuje nas to, co jest w samym sercu, w samym źródle. Coś, co jest doświadczeniem. Nie teologią, czyli nie rozumowym krążeniem wokół tych treści, umysłowym i tworzeniem z tego kolejnych par przeciwieństw, kolejnych dualizmów, tylko namierzenie pewnego serca, namierzenie pewnego sednum sprawy, bo ono jest. Przeczytam fragmencik następny. Celem tej książki jest przebadanie wzajemnego stosunku pomiędzy koncepcjami nowoczesnej fizyki i podstawowymi ideami w filozoficznych i religijnych tradycjach Dalekiego Wschodu. Zobaczymy, jak dwa filary dwudziestowiecznej fizyki, teoria kwantów i teoria względności, zmuszają nas, by widzieć świat bardzo podobnie, jak widzi go hinduista, buddysta czy taoista, oraz jak to prawdopodobieństwo uwydatnia się, gdy spojrzymy na ostatnie próby połączenia tych dwóch teorii dla opisu zjawisk świata wewnątrzatomowego, właściwości i oddziaływań cząstek elementarnych, z których zbudowana jest wszelka materia. Tutaj zbieżności pomiędzy nowoczesną fizyką a wschodnim mistycyzmem są najbardziej uderzające i często napotykać będziemy sformułowania, o których trudno jest orzec, czy ich autorami są fizycy, czy mistycy wschodu.
Korzeni fizyki, jak i całej nauki zachodniej, doszukać się można w pierwszym okresie filozofii greckiej w VI wieku przed naszą erą, kiedy to nie istniał rozdział pomiędzy nauką, filozofią i religią. Mędrców z milezyjskiej szkoły w Jonii nie interesowały takie rozróżnienia. Ich celem było odkrycie podstawowej natury czy rzeczywistej istoty rzeczy, którą zwali physis. Termin fizyka pochodzi od tego greckiego słowa i oryginalnie oznacza usiłowanie zobaczenia fundamentalnej natury rzeczy. Organiczny i monistyczny pogląd Milezyjczyków był bardzo bliski poglądowi wywodzącemu się ze starożytnej indyjskiej i chińskiej filozofii, a analogie do myśli wschodu są jeszcze wyraźniejsze w filozofii Heraklita z Efezu. Heraklit wierzył w świat ciągłej przemiany, wiecznego stawania się. Dla niego twierdzenie o wszelkim statycznym bycie opierało się na oszustwie, a jego uniwersalną zasadą był ogień, symbol ciągłego przepływu i przemiany wszechrzeczy. Heraklit nauczał, że przyczyną wszelkich przemian w świecie jest dynamiczna i cykliczna wzajemna gra przeciwieństw, a każdą parę przeciwieństw uważał za jedność. Ową jedność, która zawierała i przekracza wszystkie opozycyjne siły, nazywał logosem. Rzeczywiście, kiedy świat powstaje, pewna główna prazasada musi podzielić się na dwie z pozoru przeciwne sobie zasady yin i yang, żeby wprowadzić się w taniec. W tej naszej matrycy postrzegania, którą nazwaliśmy matrycą metatroniczną, istnieje ta gra przeciwieństw i istnieje ta dychotomia pomiędzy światłem a ciemnością, yin i yang, męskim a żeńskim. Niemniej jednak pozbawiona ona jest czegoś, co moglibyśmy nazwać sprzężeniem zwrotnym, co jest bardzo ważne, żeby pamiętać o tym, że ta gra przeciwieństw, czyli yin i yang, światło, ciemno, coś, co nazwaliśmy umownie sobie dobrem, złem, odbywa się zawsze w ramach czegoś, co jest większe od tego, co jest większe niż wszystkie przeciwieństwa. Więc bez względu na to, czy będziemy tu, czy będziemy tu, czy po tej stronie, czy po tej stronie, to i tak ostatecznie rzecz ujmując, wszystko to odbywa się w ramach pewnej gry Bożej, czy tańca pewnego Brahmana. O tym mówi nam ta matryca kryształowa, bo to sprzężenie zwrotne, ukierunkowane, nawet fizycznie możemy powiedzieć, że ono jest ukierunkowane pod kątem 45 stopni w stosunku do procesu kreacji czy stworzenia, czyli poruszania się po tych przeciwieństwach. W naszej matrycy został dualizm jako podstawa tworzenia się rzeczywistości, bo wszystko, co się tworzy, tworzy się z pewnych dualizmów, wysokie, niskie, jasne, ciemne. I z pewnej gry tych przeciwieństw. Niemniej jednak to, o czym nie pamiętamy, a co jest jakby fundamentalne i co zostało zabrane poprzez sztuczne jakby wytworzenie sprzężenia zwrotnego pod kątem 60 stopni, zresztą to będziemy mogli w kwiecie życia zaobserwować, czyli co unieruchomiło ten moment sprzężenia zwrotnego i usiedliło tę energię w tej matrycy, to jest właśnie to coś, to połączenie ze źródłem, czyli w momencie, kiedy wydarza się dobre i złe, jasne i ciemne, my i tak wiemy, że to wszystko wydarza się w obrębie tańca Brahmana. I wtedy ten taniec Brahmana przestaje być dla nas mają, czyli przestaje być czymś, jakby to powiedzieć, iluzorycznym, bo my go widzimy, my go przeżywamy, my tego doświadczamy, my się tym cieszymy, niemniej jednak zawsze i w każdym momencie pamiętamy, że ma on doskonałe sprzężenie zwrotne ze źródłem, czyli wszystko to, co powstaje,
bez względu na to, jakby się nam trudne wydawało, jak ciemne i jak odległe, od czegoś, co nazwaliśmy sobie miłością, powstaje w miłości, powstaje w źródle i jest z nim połączone. I przywrócenie tej pamięci, przywrócenie tego, że jesteśmy jednym, właściwie jest głównym celem wszystkich duchowości, które znamy. Nie ma żadnego innego. Wschodnich mistyków interesuje bezpośrednio doświadczenie rzeczywistości, które całkowicie wykracza nie tylko poza myśl intelektualną, ale również poza percepcję zmysłową. Według Upaniszadów to, co bez dźwięku jest, bez kształtu, bez woni, ponad smak, jako i dotyk wieczysty, niewyczerpane, bez początku, jako i końca niewzruszone, niezmienne, ponad duchem wielkim, to gdy raz przez człowieka poznane, wyzwala go od śmierci. Wiedza pochodząca z takiego doświadczenia zwana jest przez buddystów wiedzą absolutną, gdyż nie podlega na rozróżnianiu abstrakcji i intelektualnych klasyfikacji, które, jak zauważyliśmy, są zawsze względne i przybliżone. Jest to, jak mówią buddyści, bezpośrednio doznanie niezróżnicowanej, niepodzielnej, nieuwarunkowanej takości. Doświadczenie owej takości w pełni jest nie tylko rdzeniem wschodniego mistycyzmu, ale też główną cechą charakterystyczną wszelkiego mistycznego przeżycia. Mistycy wschodni wielokrotnie podkreślają, że ostateczna rzeczywistość nie może być przedmiotem wnioskowania czy sprawdzalnej wiedzy. Nie uda jej się adekwatnie opisać słowami, ponieważ jest niedostępna zmysłom i rozumowaniu, z których początek biorą słowa i pojęcia. Upaniszady tak o tym mówią. Do najwyższego Brahmana nie zbliży się wzrok, ani słuch, ani umysł. Ani go widzieć nie możemy, ani pojąć, ani słyszeć, czy też wytłumaczyć. Lao Tzu nazywa tę rzeczywistość Tao. I mówi, Tao, które można wyrazić słowami, nie jest prawdziwym, niezmiennym Tao. Fakt wyzierający z każdej gazety, że ludzkość niewiele zmądrzała w ciągu minionych 2000 lat, pomimo kolosalnego wzrostu racjonalnej wiedzy, jest wystarczającym dowodem niemożności przekazania wiedzy absolutnej słowami. Jak mówi Chuang Tzu, gdyby można było o tym mówić, wszyscy powiedzieliby o tym swym braciom. Wiedza jako taka jest zatem doświadczeniem pozaintelektualnym, pozaintelektualnym doświadczeniem rzeczywistości, doświadczeniem powstającym w niezwykłym stanie świadomości, który można określić jako stan medytacyjny lub mistyczny. Istnienie takiego stanu potwierdziło nie tylko wielu mistyków na wschodzie i na zachodzie, ale również badania psychologiczne. Oto słowa Williama Jamesa. Nasza zwykła świadomość, że tak powiem, świadomość rozumowa, jest tylko pewnym szczególnym typem świadomości, poza którym oddzielone odeń tylko cieniutką błoną leżą formy potencjalne świadomości zgoła odmiennych. Najistotniejszą cechą światopoglądu wschodniego, można by powiedzieć jego istotą, jest świadomość jedności i wzajemnego powiązania wszystkich rzeczy i zdarzeń. Doświadczenie wszystkich zjawisk w świecie jako manifestacji podstawowej jedności. Wszystko jest postrzegane w postaci wzajemnie zależnych i nierozłącznych części kosmicznej całości, jako różne przejawy tej samej ostatecznej rzeczywistości. Tradycje wschodnie stale odwołują się do tej ostatecznej i niepodzielnej rzeczywistości, która manifestuje się we wszystkich rzeczach i której częściami są wszystkie rzeczy. W hinduizmie nazwana jest Brahmanem, w buddyzmie Dharmakaya, w taoizmie Tao. Dodam, że w chrześcijaństwie Logos, ponieważ wykracza poza wszystkie pojęcia i kategorie, buddyści nazywają ją również tahata albo takość. To, co dusza ujmuje jako takość, jest jednością wszechrzeczy, ogromną, wszechobejmującą całością.
W życiu codziennym nie uświadamiamy sobie tej jedności wszystkiego, dzielimy natomiast świat na odrębne przedmioty i zdarzenia. Ten podział jest oczywiście użyteczny i konieczny, by radzić sobie z codziennym otoczeniem, lecz nie jest fundamentalną cechą rzeczywistości. Jest to abstrakcja wytworzona przez nasz różnicujący i wartościujący intelekt. Przekonanie, że nasze abstrakcyjne pojęcia odrębnych rzeczy i zdarzeń są rzeczywistościami natury, jest iluzją. Hindusi i buddyści powiadają nam, że to złudzenie opiera się na avidyi, czyli niewiedzy kreowanej przez umysł znajdujący się pod urokiem Mayi. Mayi, czyli tej metatronicznej matrycy, będącej w jakimś sensie tańcem Brahmana, niemniej jednak matrycy lekko oszukanej, takiej matrycy, w której widzimy ten taniec Brahmana, ale zapominamy o samym Brahmanie. Widzimy tylko taniec i myślimy, że to jest jakby jakaś, że w tym tańcu jest jakaś ostateczność, jakiś sens. Głównym celem wschodnich tradycji mistycznych jest więc wyregulowanie umysłu poprzez skupienie i wyciszenie, co dokonuje się na drodze medytacji. Sanskrycki termin określający medytację samadhi oznacza dokładnie równowagę psychiczną. Odnosi się on do stanu zrównoważenia i spokojenia umysłu, w którym doświadczana jest podstawowa jedność wszechświata. Wstępując w samadhi, w czystości uzyskuje się bezgraniczny wgląd, który pozwala stać się świadomym absolutnej jedności wszechświata. Podstawowa jedność wszechświata jest nie tylko centralną cechą doświadczenia mistycznego, ale jest także jedynym z najważniejszych odkryć nowoczesnej fizyki. Staje się ona oczywista na poziomie atomowym, a ujawnia się coraz bardziej podczas głębszej penetracji materii w głąb dziedziny cząstek. Jedność wszystkich rzeczy i zdarzeń będzie powracającym tematem w trakcie porównywania fizyki współczesnej i filozofii wschodu. Kiedy przestudiujemy różne modele fizyki cząstek, zobaczymy, że wyrażają one w różny sposób wciąż tę samą orientację, że składniki materii oraz podstawowe zjawiska, w których biorą one udział, są ze sobą połączone, wzajemnie powiązane i zależne od siebie, że nie da się ich pojmować jako odrębnych bytów, ale jako zintegrowane części całości. Cząstka elementarna nie jest istniejącą niezależnie całością, której nie da się analizować. W istocie rzeczy jest ona zbiorem stosunków i zależności z istniejącymi poza nią rzeczami. Świat jawi się nam przeto jako złożona tkanka zdarzeń, w której różnego rodzaju związki ulegają zmianie, krzyżują się, łączą, determinując w ten sposób strukturę całości. Wyłaniający się ze współczesnej fizyki atomowej obraz kosmicznej siatki związków i zależności jest szeroko stosowany w mistycyzmie dla wyrażenia doświadczenia natury. Dla Hindusa Brahman jest przeplatającą wszystko nicią w kosmicznej sieci, ostateczną podstawą wszelkiego bytu. W nim niebo, ziemia i międzyplanetarne są zawarte przestwory i myśl i wszystkie strumienie życia. Wiedz, iż on jest jedyny, jest najwyższym duchem. W buddyzmie wizerunek kosmicznej tkaniny odgrywa jeszcze większą rolę. Rdzeniem sutry Avatamsaka, jednego z głównych świętych pism Mahajany, jest opis świata jako doskonałej sieci wzajemnych relacji, w której wszystkie rzeczy i zdarzenia oddziaływują na siebie w nieskończenie skomplikowany sposób. Kosmiczna tkanina odgrywa główną rolę w buddyzmie tantrycznym gałęzi Mahajany, który zrodził się w Indiach około III wieku naszej ery i który stanowi dziś główną szkołę buddyzmu tybetańskiego. Święte księgi tej szkoły zwane tantrami, które to wyrażenie ma sanskrycki źródłosłów i oznacza tkać, odnosi się do wzajemnego przeplatania się i zależności wszystkich rzeczy i zdarzeń. Zostawiam Was z
tymi krótkimi inspiracjami, życząc tego, żeby te najbliższe dni były takim czasem coraz intensywniejszego rozpoznawania naszych związków ze wszystkim i naszego zagnieżdżenia się we wszystkim. Bo wtedy zaczniemy głęboko odczytywać i doświadczać czegoś, co jest największą i najpiękniejszą afirmacją szamańską. Jestem w związku ze wszystkim. Jestem w dobrej relacji ze wszystkim. W momencie, kiedy ta moja iluzja oddzielenia zaczyna opadać, zaczyna się zmniejszać również mój lęk. Zaczyna przełączać się na inne widzenie, na inne doświadczanie rzeczywistości, które może bardzo dużo zmienić w naszym świecie i które może bardzo dużo zmienić w naszym życiu. Warunek jest jeden. Musimy przechodzić powoli wewnętrznie, czy uczyć się, czy otwierać się na takie spojrzenie, bo ono w nas już jest, na taką perspektywę. Perspektywę, w której jesteśmy jedno. Perspektywę, w której nie ma różnicy pomiędzy tym, który postrzega, a obiektem postrzeganym. Tak jak mówi fizyka atomowa, i tak jak mówi fizyka kwantowa, nie da się oddzielić obserwatora od układu, który jest obserwowany. Nie da się. W związku z tym możemy zapomnieć o tym, że jesteśmy obserwatorami, jesteśmy uczestnikami. W naszym akcie patrzenia zawarty jest akt twórczy. W naszym akcie myślenia zawarty jest akt twórczy. W naszym byciu zawarty jest akt twórczy. Więc w każdej sekundzie swojego życia tworzymy. Co tworzymy? Zastanówmy się nad tym. Czy tworzymy tylko i wyłącznie z perspektywy tego naszego małego, fantomowego ego? Czy tworzymy w świadomości tego, że jesteśmy cały czas połączeni ze źródłem? Jesteśmy źródłem. Jesteśmy częścią tej siły wielkiej, wspaniałej, tworzącej świat. I ona przez nas również tworzy. I przez nas tworzy nasze życie. Przez nasze myśli. Przez połączenie naszego umysłu z naszym sercem. Przez nasze ciało. Przez naszą świadomość. Buziaki, dobrego dnia Wam życzę. Hej, hej. Dziękujcie ten kanalik, bo dużo fajnych informacji będzie się tutaj pojawiać. Ale też zaproście mnie czasem na kawę. Buziaki, bo po kawce lepiej się pracuje. Hej, hej.